Cześć, witajcie. Z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj zajmiemy się montażem zwrotnic do kolumn ZG15. Jak zapewne pamiętacie, na jednym z filmików pokazywałem Wam dwie fajne płytki, które wykonał Wojtek, Chudy Tech, dla typowo zwrotnice obliczone dla kolumn głośnikowych Unitra Tonsil ZG15. Tak więc w końcu przyszedł czas, aby zmontować to. Mamy cały zestaw potrzebnych elementów, aby uruchomić te zwrotnice. Mamy pławiki, mamy kondensatorki, mamy rezystorki, więc mamy cały komplet potrzebnych rzeczy, aby móc to zlutować. Tak więc, moi drodzy, będzie to pierwsza część filmu, gdzie będziemy składać zwrotnice, będziemy wykonać ich pomiary, jak również będziemy je montować w kolumnach ZG15, które posiadam dwa egzemplarze na głośnikach z płótna, zaznaczam. Będziemy te kolumny, można powiedzieć, odnawiać. Tak więc sprawdzimy, jak te zwrotnice, które są dedykowane podobno do kolumn ZG15, się sprawują. Tak więc, moi drodzy, bierzemy się za lutowanie. Odpalam stację. Oczywiście przyda się nam cyna, topnik, ewentualnie szczypce, ucinaczki. Dobra, więc to, co się odpaliła, możemy śmiało podchodzić do lutowania. Możemy oczyścić grot lutownicy, jest idealnie czysta. Weźmy sobie myszkę na bok, która nam nie przeszkadzało. Zacznijmy od składania pierwsze, czyli wlutujmy sobie nasze rezystorki 5,6 Ohma 5W. To są rezystory bezindukcyjne, z tego co pamiętam. Mamy po dwie sztuki na zwrotnicę. Dopasujmy sobie raster wyprowadzeń, czyli OK. Można śmiało przy końcówce to się mógł wygiąć. To jest kwestia, czy montujemy je przy płytce, czy nad płytką. Ja osobiście bym wolał zamontować je nad płytką, z tego względu, że jeżeli będą się grzały, to nie odkształci i nie wygrzeje nam laminatu. Widzę, że płytka będzie się w miarę fajnie lutowała, ale widzę jeden minus, który Wojtek mógłby poprawić w kolejnych wersjach, a mianowicie pola lutownicze pod rezystory i tutaj co mamy kondensator, mogłyby być większe, ale spróbujmy. Lutujmy sobie najpierw jedno wyprowadzenie. Zsuniemy topnik, potem wiadomo płytki. Będziemy też jeszcze myć izopropanolem, więc nie będzie problemu. Dzisiaj tylko na tej części filmu będziemy zajmować się tylko i wyłącznie lutowaniem tych zestawów. I zobaczymy, jak to się tutaj sprawdzi. Możemy teraz rezystor delikatnie od płytki odciągnąć. Ok, taka wysokość będzie idealna. Jeszcze przy drugim padzie możemy to zastosować.
Topnik. Pamiętajcie, Topnik, wasz przyjaciel, zawsze wspomaga lutowanie. Tutaj pomoże akurat, aby spoiwo syna przeszło przez ten mały otwór na drugą stronę. Jeżeli nie przejdzie, to postaramy się przelutować go również z drugiej strony. Naprawdę te pady tutaj widzę, Wojtek, naprawdę muszę by to poprawić. Okej. Okay. Przynajmniej plus jest taki, że płytka jest jednostronna, nie jest płytka dwustronna. To wyprowadzenie możemy sobie też poprawić. Okej. Okay. Jeden rezystor już mamy wlutowany. Jest super. Możemy wlutować drugi. Oczywiście również trochę topnika. Nie dużo, jedynie troszkę. Zwiększę sobie temperaturę lutownicy, grotu, z tego względu 360 stopni pomoże, z tego względu, że są tu bardzo duże pola lutownicze z miedzi i ta miedź odbiera niestety ciepło. O, teraz już od razu lepiej idzie lutować. Odbiera ciepło elementów i grotu, przez co utrudnia troszkę lutowanie. Dobra, możemy sobie ustawić wysokość tego wyprowadzenia również. O, w takim wysokości go możemy przylutować. Co, ale coś mi tutaj w pokoju kusi. Ok, możemy ewentualnie poprawić to jedno w stronę rezystorka, żeby to ładnie, równo kupa. Taką samą miałą wysokość. Ok, czyli mamy dwa rezystory już wlutowane. Możemy to wyprowadzenia śmiało odciąć. Odcięte wyprowadzenia do utylizacji. Czyli mamy już dwa rezystorki wlutowane. Możemy wziąć się za drugą płytkę. I możemy też ładnie te rezystory na podobnej wysokości lutować. Tylko zróbmy jeden. Ok. Pamiętajcie, aby zawsze przy każdym lutowaniu oczyszczać grot z lutownicy, jak lutujecie, aby usunąć wszelkie pozostałości starej telefonii, cyny, wszelkie siarczki. Wtedy będzie się wam naprawdę bardzo fajnie zawsze lutowało. Możecie do tego celu używać różnego rodzaju czyścików, ewentualnie tu w tym przypadku mam nawilgotniałą piankę z przekaną po prostu zwykłą wodą z kranu.
dzięki temu mogę grot oczyścić, rezystor troszkę wystarczy jeszcze z tej strony podnieść i mamy idealnie równo. Ok. Teraz możemy się wziąć za drugi rezystor. Możemy śmiało to ustawić na podobnej wysokości. Proszę, jest. Możemy się posłużyć też trochę z pomoc sami, żeby nam się ten rezystor docisnął. Oczywiście trochę fuksu. Oczyszczamy grot. I mamy już jedno doprowadzenie polutowane. Bierzemy się za drugie. Również polutowana. Rezystory na tej samej wysokości. Ok. Czyli już kolejne dwa elementy na jednej sutynce mamy. Teraz możemy się wziąć za polutowanie kondensatorów. Jest to kondensator firmy Jensen Audio Standard Z-Cap na 400 V prądu stałego, napięcia stałego 3,9 mikrofarada plus minus 5%. Mamy dwa takie tutaj kondensatory na tej do wlutowania, jeden na jedną zwrotnicę, drugi na drugą zwrotnicę. Drugi kondensatorek jest taki sam. Ok. Tutaj widzę, że pady są troszkę, otworki są troszkę większe, więc nie będzie problemu. Tutaj w tym przypadku nie mamy kwestii polaryzacji, jest to kondensator z dielektrykiem stałym, więc nie ma problemu, którą stroną też go tutaj wlutujemy, czy w jedną, czy w drugą, tak więc 3,9 mikro będzie nam tutaj bez problemu ta pojemność działać. Oczywiście Kalifornia, czy tam Flux w moim przypadku. Notujemy. Jedno wyprowadzenie polutowane. Jakby ktoś się pytał, jakiej cyny używam, jest to nasza polska cyna Cynel. Średnica w tym przypadku akurat mam tu 0,7 mm. Ok, jest idealnie polutowana. Kondensatorek idealnie na płytce leży. Ewentualnie możemy go jeszcze troszkę tutaj z tej strony docisnąć. Super. No to teraz możemy odciąć prowadzenie. Tak więc kondensator już jest wlutowany. Stawmy sobie naszą płytkę wlutnicy na bok. Weźmy się za tą płytkę. Również kondensatorek montujemy.
Phoenix. Jakby ktoś się zastanawiał, czym myję płytki, najlepszym rzeczą do mycia resztek spoiwa, resztek kalafonii, jest nasza zwykła, prosta IPA, która idealnie sprawdza się w przypadku czyszczenia właśnie pozostałości z kalafonii, z fluxa. Ok, jedno wyprowadzenie polutowane. Lutujemy drugie. Szkoda, że Wojtek tych wyprowadzeń tutaj na laminacie tych padów większych nie zrobił, ale to zwrócę mu uwagę, że jakby kolejną wersję tych płytek wykonywał, to po prostu przydałoby się, aby te pady lutownicze były po prostu większe pod te elementy. Można by ten temat tutaj rozwiązać poprzez zeskrobanie troszkę tej solder maski, no ale po co niszczyć solder maskę. Ok, mamy kondensatorki lutowane, moi drodzy. Zostały do lutowania, jak widzicie, cztery duże dłowiki. I dwa mniejsze dławiki. Są to dławiki również Jensen Audio 0,53 mHz, pół ohma, dwie sztuki, oraz też Jensen Audio 0,36 mHz, 0,28 ohma. Tak więc mamy te ceweczki tutaj bardzo ładnie nawinięte. One są, te dławiki, które ładnie skręcone, więc możemy wykonać montaż tych dławików na naszej płytce, żeby to ładnie wyglądało. Wyprowadzenia sobie ładnie potestujmy. Zobaczmy, jak tutaj ta cewka będzie nam pasowała. Również ją ładnie zamocować. A w związku z tym, że ten drut jest dosyć gruby, to niestety ciężko idzie tą cewkę, ten dławik ustawić idealnie. Ok, można powiedzieć, że jest usztywniona i możemy przystąpić do lutowania, moi drodzy. Tutaj akurat mamy większe pady, więc będzie nam lepiej się lutowało. Słuchajcie. Śmiało przygrzejmy ten punkt, aby spoiwo było idealne. Teraz druga strona. Cewka byłaby polutowana. Idealnie leży na płytce. Wyprowadzenie możemy odciąć. A teraz możemy wziąć się za lutowanie mniejszego dławika. Musi zostać zamontowany. Ale
montaż tego dławika trzeba przeprowadzić w wersji pionowej. Tak nam tutaj Wojtek płytkę zaprojektował. Pasujemy idealnie tą cewkę, ten dławik w sumie. No to jest też cewka, więc mamy. Lutujemy. Widzę to zachowanie stacji, że naprawdę te duże ilości miedzi odbierają po prostu ciepło z grota. O, jest ładnie polutowane. Jedną zwrotnicę mamy już, moi drodzy, polutowaną. Naprawdę laminat jest bardzo dobry. Poza małymi wpadami przy rezystorkach to jest ok. Cyna, widzę, ładnie też przeszła w drugą stronę, czyli elementy są naprawdę solidnie polutowane. Jedną zwrotnicę mamy już zlutowaną. Weźmy się za drugą zwrotnicę. Oczywiście zacznijmy od tej cewki większej. Będzie nam łatwiej potem na płytce manewrować. Tutaj ją dopasować. Również pod otworki, gdzie później oczywiście te dławiki zabezpieczymy, aby przypadkowo nie uszkodziły się albo nie łamały się przewody z tego grubego drutu. Ok, czyli tak jak jest teraz, można śmiało lutować. Stopnik. Czyścimy grocie oczywiście i możemy lutować. Ok, jedno wyprowadzenie polutowane. Wyprowadzenie również polutowane. Tak więc duży dławik 360 mikrohendrów, czyli 0,3
46 mHz polutowany. Teraz weźmiemy się za mały dławik. Tak, żeby go dopasować idealnie pod. Idealnie docisnąć, voila. Tu widzę, że ten pad mógł być przesunięty bardziej na zewnątrz. W zależności jak jest dławik nawinięty, to troszkę to mi tutaj przeszkadza. Czyli pady do lutowania wyprawy mogły być bardziej odsunięte od siebie, ale jest ok. Jest to pierwsza wersja płytki, którą Wojtek tutaj zrobił. Super sprawa. Jeszcze raz dzięki Wojtek za podesłanie tych płytek do zwrotnic. Odcinamy nasze wyprowadzenie. I takim to sposobie mamy polutowane, moi drodzy, dwie zwrotnice do kolumn Unita Tonsil ZG15. Jeszcze moglibyśmy zabezpieczyć dławiki przytytkami, aby nie uszkodziły się w razie W przy przestawieniu kolumn, czyli że nie wyrwałyby się wyprowadzenia. To zaraz do Was wracam. Przyniosę trytytki. Mam tu parę sztuk. I spróbujmy zabezpieczyć przytytką, aby dławik nie został uszkodzony. Wow.
ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables, serons-nous admirables, des géniteurs, des otworki pod prototypki mogły być również ciut stosownie o pół milimetra większe. Tą tutaj mniejszą. Dławik zabezpieczony, tetetkę możemy odciąć. Jest to zabezpieczone, przyjmie się. Możemy teraz podejść do drugiej płytki. Tutaj możemy również nasze cewki ładnie zabezpieczyć. Aby przy montażu, przestawianiu nic złego się zwrotnicy nie stało. Trutytkę, ale niestety nie miałem tutaj, tak więc musimy wykorzystać te, które właśnie posiadam. Nie wiem, co to jest. Tutaj zjechało za plecami, ale mamy ładnie zaciśnięte. Zostały nam dwie trutytki do zaciśnięcia na dużym dławiku.
jedna zabezpieczona strona już jest. Teraz zabezpieczmy drugą stronę. Jest przewinięte, przeszło idealnie. Nie wiem, co spadło. Lampka doświetlania. Ok, jest idealnie. Mocno dociśnięte, odcinamy dodatek i takim to sposobem, moi drodzy, mamy złożone dwie zwrotnice do kolumn ZI-15, które zaprojektował Wojtek na wzór schematu, który otrzymał od jednej firmy, nie będę tutaj zdradzał nazwy, które były sprawdzone, idealne do współpracy właśnie z kolumnami ZI-15. Moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Mamy dwie sztuki. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku z montażu. To jest to część pierwsza odnośnie tematyki tych właśnie zwrotnic. W części pierwszej składaliśmy te zwrotnice. Będzie część druga oraz część trzecia. W drugiej części dokonamy pomiarów tych zwrotnic. Zobaczymy, jak wygląda podział pasma akustycznego dla tych dwóch zwrotnic. Oczywiście dla głośnika wysokotonowego i głośnika niskotonowego. Zobaczymy, jak to się prezentuje na wykresie. Przetestujemy sobie obie zwrotnice. Porównamy, czy wyszły nam idealnie tutaj, czy trzeba coś skorygować i weźmiemy się po pomiarach za montaż w dwóch kolumnach ZI-15, które posiadam nakładami na korytarzu, są zabezpieczone, muszę obudowy w nich posklejać, bo ze starości klej już puścił, ale tym będziemy się zajmować później. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za uwagę, zachęcam mi tutaj na filmie do postawienia kawy. Link macie gdzieś tam w opisach poniżej. Możecie zasubskrybować kanał, możecie wejść na naszego Facebooka, na nasze forum. Zachęcam do komentowania. Oczywiście liczę na Wasze łapki w górę, żeby kanał się ładnie tutaj rozwijał, żeby nakarmić algorytm Google'a. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję, że byliście, obejrzeliście. I do zobaczenia kolejnej części na temat zwrotnic do kolumn ZG-15. Pozdrawiam!